Jest mi bardzo miło i mam wielki zaszczyt w imieniu organizatorów, czyli pana wójta gminy Drelów, Gminnego Centrum Kultury w Drelowie oraz sołectwa wsi Drelów, powitać wszystkich państwa na gminnych dożynkach w Drelowie. To wyjątkowa uroczystość, która wieńczy ciężką pracę rolników. Szczęść Boże! Przychodzimy z radosną nowiną. Po ciężkiej pracy w niesprzyjających warunkach, ale plon zebrany, nie zmarnowaliśmy ani jednego kłosa, ani jednego ziarna. Aby wszystkim wystarczyło chleba, całoroczny trud i zmagania zakończone. Oto chleb z naszego zboża. Wójcie gminy Drelów, powierzamy Ci trudne, ale zaszczytne zadanie. Na Twoje ręce składamy owoce pracy wszystkich rolników. Przyjmij ten chleb, znak bogactwa naszej gminy i dziel go sprawiedliwie, aby wszyscy go skosztowali, nie zmarnowali ani drobiny, aby wszystkim nam, a szczególnie naszym dzieciom go nie zabrakło. Brawo! Z wdzięcznością, jednocześnie z wielką odpowiedzialnością przyjmuję ten chleb, symbol tegorocznych zbiorów. Jednocześnie zobowiązuję się, że zostanie on podzielony sprawiedliwie i tak, aby nikomu w naszej gminie go nie zabrakło. Drodzy rolnicy, choć sytuacja wokół nas się zmienia i zmienia się nasza gmina, powoli stając się nie tyle gminą rolniczą, co gminą zamieszkałą przez ludzi na wsi. Na wsi, która zmienia się, bo zmienia się świat, ale te wartości, które legły u podstaw sukcesu naszej polskiej wsi, sukcesu rolników, a przez to całej naszej Rzeczpospolitej, są niezmienne. Bardzo zależy nam na tym, stąd też te dzisiejsze dożynki, żeby te wartości, umiłowanie pracy, tradycji, poszanowanie dla tej pracy, poszanowanie dla jej zbiorów było odpowiednio celebrowane. I mimo że wszystko wokół nas się zmienia się Europa, zmienia się świat, w którym żyjemy, wiele niebezpieczeństw wokół nas, wojna za granicą, niekoniecznie zawsze przychylne ustosunkowanie władz Unii Europejskiej do naszej ojczyzny, to my tutaj na podlaskiej ziemi winniśmy i to czynimy. I z tego czynię sobie i nam wszystkim wielką zasługę pamiętać, skąd pochodzimy, pamiętać jakie wartości kierowały naszymi ojcami i naszymi dziadami, po to właśnie, żeby naszą Polskę pozostawić Polską. Wszystko po to, ażeby naszym dzieciom, naszym wnukom się żyło lepiej, żyło się tak, jak my zdecydujemy. Stąd też, mimo że rolników u nas coraz mniej, to tym właśnie rolnikom chciałbym szczególnie pogratulować i podziękować. Michał wspominał, że państwo Danielukowie, Ania i Michał przez 20 lat prowadzą gospodarstwo rolne, a ja przez 20 lat jako wójt gminy, jako że znam ich osobiście, namawiałem ich, żeby wreszcie zgodnie i w parze, bo w rozdzielonej parze im się już zdarzało, w końcu przyjęli ten zaszczyt, w naszej ocenie myślę, że wielki, bycia starostami dożynek. Maciek zawsze się wykręcał i twierdził, że za mało hektarów. Jak teraz już zbliża się pod kilkaset, to powoli się zbliża, ale się zbliża, to myślę, że wreszcie i dzięki temu zgodził się dzisiaj i tym starostą jest. To wspaniali ludzie, ludzie, którzy odnieśli wielki sukces, ale sukces, który jest konsekwencją ciężkiej pracy, nie tylko ich, choć ich przede wszystkim, ale też wielu pokoleń i przed nimi. Cieszę się bardzo, że jesteście naszymi starostami, cieszę się bardzo, że wysyłacie taki sygnał do rolników, również do tych rolników, którzy mają problem z następcą prawnym i osobistym, z zastępcą tym, kto zechce przejąć tą trudną pracę rolnika, bo niewiele jest już takich niestety gospodarstw. Proszę, pogratulujcie też swoim rodzicom, wiem, że wczoraj obchodzili 50-lecie swojego małżeństwa, jak są z nami, to serdecznie ich pozdrawiam. Tak wyglądać powinny i tak wyglądają nasze rodziny. Nasze rodziny silne tradycjami, silne również przywiązaniem i umiłowaniem do wiary. Dziękuję księże za Słowo Boże, dziękuję za obecność. My jesteśmy bardzo otwarci na współpracę i zapewniam, że ta współpraca między kościołem, parafiami na terenie naszej gminy będzie. Będzie po to właśnie, ażebyśmy mogli te wszystkie wartości, o których wspomniałem wcześniej, jeszcze bardziej celebrować i
czynić tak, żeby gmina nasza była z nich słynna. Chciałem serdecznie podziękować dwóm wyjątkowym osobom, bez których nasza gmina nie wyglądałaby tak, jak wygląda. Przede wszystkim dziękuję panu staroście Mariuszowi Filipiukowi. Trochę jest to uciążliwe, ale to taka znośna i radosna uciążliwość, ponieważ jak widzicie państwo, musieliśmy skorzystać ze skrótu, który nie okazał się niestety skrótem, było troszeczkę dalej. I ten korowód dożynkowy poprowadzić inną drogą, ponieważ tutaj drelów w budowie nie tylko tutaj, w samym Drelowie, ale też w wielu innych naszych miejscowościach. Panie starosto, dziękuję ci bardzo serdecznie. Dziękuję, że możemy na ciebie liczyć, że mimo, że niewidoczny tutaj, bo zajmuje się też prowadzeniem gospodarstwa rolnego, widoczny w powiecie, ale bardzo skuteczny w działaniu. Gdyby nie twoje osobiste zaangażowanie, sytuacja w naszej gminie wyglądałaby o wiele gorzej. Wyglądałaby tak, jak wyglądała wcześniej, gdy starostą nie byłeś ty. Pomijani byliśmy przy podziale funduszy, pomijani byliśmy przy inwestycjach. Dziś jest inaczej. Życzę sobie, nam wszystkim i tobie, Mariusz, żeby ta funkcja była ci jak najdłużej przypisana. Kłaniam się nisko i bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję. Dziękuję również. Wielkie brawa dla ciebie, Mariusz. Dziękuję również za to zaangażowanie i zagospodarowanie wielu ludzi, którzy pracują w jednostce, pracują w starostwach, w starostwie i w jednostkach starostwa. To nam wielce ułatwia, nam zwykłym mieszkańcom, załatwianie spraw i wszelkiego rodzaju inne procedury, które temu towarzyszą. Chciałem też bardzo, bardzo serdecznie podziękować Michałowi Lesiukowi. Proszę państwa, my tutaj sobie siedzimy, co prawda jest tu gorąco i nieznośnie, ale mamy na czym siedzieć. Niektórzy są nawet w cieniu. To wszystko, proszę państwa, samo się nie uczyniło. To praca Gminnego Centrum Kultury, wszystkich tu zatrudnionych pracowników i też Michała, który się bardzo, bardzo mocno natrudził, żeby te dożynki nam się udały i wierzę, że tak będzie. Michał to nie tylko dyrektor Gminnego Centrum Kultury, to także bardzo, bardzo wyjątkowa osobowość. Przez ostatnie lata jego pracy Gminne Centrum Kultury wygląda tak, jak wyglądać powinno. I Gminne Centrum Kultury rzeczywiście stało się miejscem, w którym mamy możliwość korzystać z wielu walorów kultury, nie tylko tej naszej folkloru, naszego folkloru, ale też na miarę nawet naszego kraju. Mamy koncerty znanych osób, mamy otwartość wielką. Jesteśmy na chwilę obecną centrum również wydarzeń kulturalnych powiatu. Michał, tak trzymać, to dobry kierunek. Proszę państwa, wodociągi już zbudowaliśmy, oczyszczalnia, budowa infrastruktury w trakcie. Drogi z pomocą i chodniki z pomocą pana starosty, mam nadzieję również. To wszystko ważne, ale bardzo ważne są relacje. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy te relacje przez lata w tej gminie budowali. Relacje szacunku do siebie nawzajem, szacunku do pracy, do etosu, odpowiedzialności za miejsce, w którym żyjemy i w którym funkcjonujemy. To są dożynki, to jest święto. Dożynki to też zwieńczenie nie tylko pracy rolnika, ale pracy nas wszystkich, pracy całej gminy, która tak jak mówiłem, specyfika się zmienia, ale to co najważniejsze, te najważniejsze wspólne relacje, to jest nasza siła. Liczę bardzo na to, że tak będzie nadal, że będziemy wspólnie wszyscy współpracować dla naszej gminy i ten czas i to miejsce, które zostało nam przydane, wykorzystamy najlepiej, jak tylko potrafimy. Zakorzenieni w tradycji, dajemy owoce wtedy, jak tą tradycję szanujemy. My wiemy, skąd pochodzimy, szanujemy miejsce, w którym żyjemy, a chcemy naszym dzieciom i wnukom przekazać jak najbogatszą gminę i nasączoną jak największą ilością wartości, która nie zachwianą pozycję Rzeczpospolitej w tym zmieniającym się świecie nam zapewni. Szanowni państwo, dziękuję wszystkim raz jeszcze za to, że napracowaliście się przy tych dożynkach. Dziękuję Urzędowi Gminy Drelów, który zaprasza na swoje stoisko tutaj vis-a-vis sceny. Dziękuję paniom i panom z kół gospodyń wiejskich. Dziękuję strażakom i wszystkim tym, którzy w mniejszy bądź większy sposób przyczynili się do organizacji dzisiejszych uroczystości. Wszyscy jesteśmy tak samo ważni. Każda miejscowość, nawet ta najmniejsza, szczególnie więc dziękuję tym najmniejszym miejscowościom, które dziś zaszczyciły nas swoją obecnością i pokazały nam piękne wieńce, które przygotowały. Nasze inwestycje, które staramy się rozkładać
proporcjonalnie po terenie naszej gminy też o tym świadczy, że wszyscy jesteśmy tak samo ważni, wszyscy jesteśmy wspólnotą, która będzie się rozwijać w zgodzie, w sprawiedliwym podziale dóbr i myślę, że w wielkiej prosperycie tego państwu i sobie serdecznie życzę. Dziękuję bardzo, życzę miłej zabawy i wytrwałości. Mam nadzieję, że później będzie troszeczkę chłodniej. Stoiska zapraszają na coś do ochłody. Napitki też na pewno jakieś się znajdą. Dziękuję bardzo serdecznie. Świętujmy dożynki w gminie Drelów. Ej, panie nasz, do dom czas. Ej, słoneczko zachodzi, robić się nie godzi. Ej, słoneczko zachodzi, robić się nie godzi. Ej, już słoneczko zaszło, ledwo tylko wisi. Ej, pójrze nas do domu, nasz karbowy łysy. Ej, pójrze nas do domu, nasz karbowy łysy. Ej, zalaz słonko, zalaz za zielone dęby. Ej, pójrze nas do domu, panie krzywogęby. Ej, pójrze nas do domu, panie krzywogęby. Ej, już słoneczko zaszło, zalaz zieloniutki. Ej, pójrze nas do domu, ty, panie młodziutki. Ej, pójrze nas do domu, ty, panie młodziutki. Ej, do domu, młode panieneczki. Bo rosa zimna siada na wasze wianeczki. Bo rosa zimna siada na wasze wianeczki. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj z państwem być tutaj w Drelowie na dożynkach gminnych. Dzisiejszy dzień jest bardzo obfity, bo na terenie powiatu mamy dzisiaj 11 takich uroczystości i spróbuję chociaż jeszcze w kilku na chwilę się pojawić. Szanowni Państwo, drodzy rolnicy, dożynki to czas, kiedy dziękujemy Wam za Waszą ciężką pracę. Dziękujemy Wam za pracę, która nie zawsze jest należycie doceniana. I dzisiaj pozwólcie, że skieruję w Waszą stronę wielkie słowa uznania i podziękowania. Dziękuję Wam przede wszystkim za to, że macie jeszcze tyle siły i energii i próbujecie dalej dbać o to, aby ta ziemia dawała plon i to jak najlepszy plon. Robicie to w sytuacjach i w warunkach bardzo trudnych, bo dzisiejszy rok był najlepszym tego przykładem, że susza jednak dała się we znaki, ale pomimo tych różnych trudności, jak widać, dożynki się odbywają, czyli plon był właściwy. Kochani, pozwólcie, że odniosę się jeszcze do takiej pięknej okoliczności. Siedząc tutaj, słuchałem wypowiedzi pana wójta Piotra Kazimierskiego. Panie wójcie, bardzo dziękuję za te piękne twoje słowa. Ja tobie również chciałem podziękować, bo dzięki tej dobrej współpracy samorządu powiatowego z samorządem gminnym, twoim, z Radą Gminy Drelów, udaje się realizować wiele inwestycji, które służą mieszkańcom tej pięknej gminy Drelów. Mam nadzieję, panie wójcie, że będzie nam dane jeszcze sporo takich inwestycji wspólnie zrealizować. Tutaj ksiądz proboszcz z Witoroża w pierwszej kolejności oczekuje od nas wraz z mieszkańcami realizacji obiecanej inwestycji. Muszę Państwu powiedzieć, że teraz jestem w tak trudnej sytuacji, że nie ma innej możliwości, aby tej inwestycji z Witoroża do Wólki nie zrealizować, bo ksiądz proboszcz wraz z delegacją mieszkańców z Witoroża pojawili się u mnie w gabinecie.
Ale proszę Państwa, było to dla mnie ogromne zdziwienie, bo delegacja, panie w pięknych strojach ludowych, ksiądz w swoim stroju, panie z piękną wiązanką kwiatów, przyszli, poprosili o tę inwestycję, nie było żadnych krzyków, nie było sytuacji nerwowych, więc postawili mnie w tak trudnej sytuacji, że postawiłem sobie za zadanie, że tą drogę musimy zbudować, księże, no i zbudujemy, bo zrobiliście to perfekcyjnie. Kochani, drodzy rolnicy, przepraszam, bo pozwoliłem sobie jeszcze tak na kilka kwestii pozadożynkowych. Kochani, na sztandarach Polskiego Stronnictwa Ludowego widnieją takie piękne hasła: żywią i bronią. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, że to właśnie polski rolnik, że to właśnie polska wieś jest gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego. To właśnie polski rolnik i polska wieś jest spadkobiercą i jest gwarantem kultywowania tych pięknych tradycji ludowych i tej pięknej kultury ludowej. Dzisiaj jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. Gratuluję tym wszystkim, którzy pracowali przy zrobieniu tych pięknych wieńców dożynkowych. Gratuluję paniom ze zespołów ludowych, które dzisiaj upiękniają te dożynki swoją obecnością. Przekazuję jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia, gratulacje i życzę dobrej zabawy. Dziękuję bardzo. Pod okącią kalina, pod okącią kalina, w okońce się schyliła, tam Marysia stojała, tam Marysia stojała. Mamuleńki pytała, czy ja budu taka, jak i ta kalinońka. Budesz, Marysiu, budesz, budesz, Marysiu, budesz, do kul zamożne pójdziesz, jak pójdziesz do swych króli.